Młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego opowiedziała o wycieczce do Paryża śladami Antoana oraz o wizycie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W spotkaniu wzięli udział włodarze miasta, poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski, uczniowie i ich bliscy oraz nauczyciele. Panie pośle, co daje młodzieży możliwość uczestnictwa w takim wyjeździe jak ten do Strasburga? No, otwiera oczy, otwiera nowe perspektywy. Ja sądzę, że oni zobaczyli swoich rówieśników w Strasburgu, w tym projekcie Euroskola. Sam w nim kiedyś uczestniczyłem w takim spotkaniu, cała sala plenarna wypełniona młodzieżą. Młodzieżą, która gra rolę posłów, z sobą dyskutuje i potem głosuje różnego rodzaju dokumenty. Mówiąc innymi słowy, bawi się w Europę, ale w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i to jest wielkie osiągnięcie młodzieży z Sieradza, z Żeromskiego, że przeszła wszystkie kolejne progi i eliminacje i że w tym uczestniczyła. Sądzę, że dla tych młodych ludzi to jest ogromne wrażenie i to pozostawi taki pozytywny bardzo ślad w ich wyborach życiowych. Towarzyszyła Pani młodym ludziom w ich podróży do Strasburga. Co daje młodzieży taki wyjazd jak ten? Przede wszystkim takie doświadczenie innej kultury, wielonarodowości, no bo Francja jest szczególnym krajem i Paryż, gdzie rzeczywiście te kultury się już teraz spotykają. Doświadczenie też szukania śladów historii, sieradzkiej historii, no bo Antoine Cierpikowski, no to jednak sierac i to bardzo ważne, żeby to podkreślić, żeby o tym pamiętać. Szczególnie też Strasburg i doświadczenie też młodzieży z różnych krajów Europy, w dyskusje, mieli możliwość głosowania, tak jak prawdziwi posłowie. No i to takie szczególne doświadczenia. Myślę, że zostaną na całe życie. No właśnie, jakie emocje, jakie wrażenia budziła ta podróż? Paryż zupełnie inne niż sam Strasburg, bo Strasburg to już był taki finał. Natomiast no Paryż to takie właśnie odkrywanie czegoś innego. Niektórzy z nich byli po raz pierwszy w ogóle za granicą, więc tak rzeczywiście jak ten tytuł Marzenia się spełniają, to rzeczywiście marzenia się spełniły wielu osób. I no więc takie odkrywanie tego, co nowe, radość, też ogromne zmęczenie, bo to jednak bieganie po Paryżu całe dnie, zwiedzanie wielu zabytków. Natomiast już w Parlamencie Europejskim to już taka większa powaga, już taka odpowiedzialność za swój kraj, bo reprezentowała młodzież Polskę jako jedyna grupa tam. Dla uczniów była to niezapomniana przygoda. Zapytaliśmy ich o wrażenia z tej niezwykłej wyprawy. To było niesamowite doświadczenie, naprawdę. Mieliśmy do czynienia z obcokrajowcami, Francuzami, Chorwatami. No, do tej pory po prostu na samą myśl serduchowali mi jak młotem i naprawdę ten wyjazd będę wspominała chyba do końca swojego życia. Za każdym razem po prostu gęsia skórka, no, praktycznie cały czas uśmiech na twarzy i no naprawdę, wspaniałe doświadczenie. To opowiedz nam jeszcze coś o wizycie w Parlamencie Europejskim. No siedzieliśmy właśnie w tym parlamencie, na miejscach europosłów. Mogliśmy zagłosować, tak jak oni. Byli główni przedstawiciele parlamentu, opowiadali nam, jak to wszystko działa. Wiem, że we Francji udaliście się na wycieczkę śladami Antoana Cierpikowskiego. Jakie ślady znaleźliście? No tak naprawdę nie było żadnych śladów. Niestety nikt po prostu nie pamiętał w ogóle Antoana. Była jego kamienica, ale nikt nie chciał nam udzielić informacji. Jest to bardzo przykre, bo jest to bardzo ważna postać. No i we Francji nie ma w ogóle o nim żadnego śladu. A powiedz nam jeszcze, co ci dał ten wyjazd? Więcej pewności siebie na pewno, poprawiłam swój język angielski, taka większa motywacja jakby do nauki, no i zaciekawiło mnie to wszystko i nie tylko sam parlament, ale również Francja, zabytki. No wyjazd był fantastyczny, dużo wrażeń, dużo niezapomnianych chwil, przede wszystkim doświadczenia językowe. No w ogóle poznaliśmy Parlament Europejski, poznaliśmy Paryż, metro. Miałem na przykład pierwszy raz okazję przejechać się metrem, więc były to niezapomniane chwile. Próbowaliśmy znaleźć ślady Antoana. Niestety we Francji bardzo mało jest śladów Antoana. Właściwie żadnych nie ma. Są tylko zapiski na cmentarzu, na którym jest pochowany. Ale to też tylko taka mała wzmianka. A powiedz, wizyta w Parlamencie Europejskim, jak ją wspominasz? No było to super przeżycie, tak? No bo na co dzień mają tam wstęp tylko europosłowie. No a jak my, tacy młodzi ludzie, zwykli ludzie, mogliśmy tam wejść, no to było coś fantastycznego, tak?
Młodzieży z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wielu ciekawych wypraw.